Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Chrystus, jako dobry pasterz, który prowadzi swoje owce. Każdy z nas jest właśnie tą owcą, która ma podążać za dobrym pasterzem. Bo ten dobry pasterz daje swoim owcom życie wieczne. Jakże niestety często jesteśmy jak owce, które idą, ale własną drogą. Nie słuchają pasterzy. I jaki tego skutek? Przebłąkamy się po pustkowie, po bezdrożu. Wtedy, kiedy nie idziemy za dobrym pasterzem, który pragnie dać nam życie. Dlatego, kiedy gromadzimy się w świątyni, aby słuchać słów Chrystusa, dobrego pasterza, postarajmy się iść za Nim, wsłuchać się w Jego słowo, a wtedy będziemy mieli prawdziwe życie, życie wieczne. Amen.